Nasz kraj jest już jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie. W innych krajach rośnie przestępczość. Polska musi pozostać bezpieczna. To przestępcy mają się bać, a nie uczciwi ludzie. Typować jednego z wszystkich polityków PiSu, czy powinni znaleźć się na ławie oskarżonych i pójść regularnie do więzienia, to nie mam najmniejszego przekonania, wątpliwości, że to jest pan Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro. Dla jednych wybitny mąż stanu broniący narodu przed Niemką von der Leyen i brukselskim okupantem. Dla drugich rzeźnik polskiego ustroju, który kosztem unijnych miliardów dla Polski nie zrezygnował z celu ręcznego sterowania wymiarem sprawiedliwości. Dziś parlamentarna większość obiecuje, że Zbigniew Ziobro będzie jednym z pierwszych polityków Zjednoczonej Prawicy pociągniętym do odpowiedzialności karnej za 8 lat domniemanych nadużyć. Pojechaliśmy sprawdzić, jakie życie zostawi za sobą ustępujący minister sprawiedliwości, jeśli sąd zdecydowałby się pozbawić go wolności. Ziobro mieszka na leśnym skraju wsi Jeruzal. Malownicza, oddzielona od świata długą i wyboistą drogą powiatową miejscowość, to zapierający dech w piersiach skarb polskiej turystyki, leżący u samych wrót Puszczy Bolimowskiej. Co ciekawe, wieś już gościła ważnych polityków obozu władzy, którzy walczyli o silną kontrolę partyjną nad systemem sprawiedliwości. Otóż podczas okupacji niemieckiej w Wólce Jeruzalskiej ukrywał się Władysław Kowalski, przyszły prezes Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i marszałek Sejmu Ustawodawczego, który powołał konstytucję autokratycznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Już po wojnie marszałek Kowalski w dowód wdzięczności za udzieloną podczas wojny pomoc zainicjował we wsi utworzenie szkoły, którą zamknięto dopiero w 2021 roku decyzją ministra edukacji Przemysława Czarnka, co wywołało wielkie oburzenie miejscowej ludności. Niestety, jak twierdzą mieszkańcy Jeruzala, z którymi rozmawialiśmy, Ziobro nie uczestniczy w życiu społecznym wsi, więc mógł o tym nie wiedzieć. A nie wychodził do wsi. No. Nie wychodził. Sprowadził się i tak po prostu. Zamyka się, bo no, kiedyś... Zamyka się, no. Choć Ziobro ziemię w Jeruzalu kupił w 2015 roku, o jego miejscu zamieszkania zrobiło się głośno dopiero 5 lat później. W sierpniu 2020 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o utworzeniu strefy zakazu lotów EPR-123, której środek znajdował się tuż pod oknem domu ministra sprawiedliwości. Do wysokości 2000 stóp i w promieniu 600 metrów od ogródka Ziobry mogły latać tylko samoloty państwowe, wojskowe i lotnictwa ratunkowego. Jak tłumaczyło Ministerstwo Sprawiedliwości, strefa została wydzielona przez Służbę Ochrony Państwa w związku z rzekomym zleceniem zabójstwa ministra Ziobry przez króla dopalaczy Piotra S. We wsi obecność nieobecnego ministra bywa czasem uciążliwa. Jak twierdzą nasi rozmówcy, trzy samochody SOP konwojujące ministra potrafią przejechać szybko i niespodziewanie. Obstawę, no to no zawsze, nie? No przecież to jest normalne, to nie jest do ukrycia. Czyli to nie jest jeden samochód, tylko kilku? Nie, to czy to... trzy. Trzy samochody Ziobry tam wiozą? On chyba siedzi w jednym, nie? Bo te szyby przyciemnione, no to tak ciężko. Uciążliwości mogą rekompensować dary z Funduszu Sprawiedliwości, którego Ziobro jest dysponentem i który od przeszło 3 lat zasila gminę Kowiesy strumieniem bezzwrotnych dotacji. W raporcie o stanie gminy Kowiesy za rok 2021 wyczytamy, że rok był szczególny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu. Dzięki wsparciu został zakupiony nowy samochód, ratowniczo-gaśniczy KAMAZ. Podkreśla się, że zakup został sfinansowany w ramach umowy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pan Zbigniew Ziobro. Wartość samochodu miała wynieść 960 tysięcy bez jednego grosza. W roku, gdy nad domem Ziobry zamknięto ruch lotniczy, nowy wóz strażacki Renault otrzymała remiza położona niecałe kilometry od Jeruzala.
W raporcie o stanie gminy oczywiście pada nazwisko hojnego fundatora z Zamiędzy i cena wozu – 850 tysięcy złotych. Fundusz Ziobry remontuje także remizę w Lisnej, wykładając na stół 930 tysięcy złotych. Na uroczystościach zwręczenia datków i grantów nieoficjalną przedstawicielką Ministerstwa Sprawiedliwości jest polityczka Solidarnej Polski Ewa Wędrowska, która pieniędzmi z publicznego funduszu nie skąpiła podczas kampanii wyborczej. Z materiałów udostępnionych przez kandydatkę Solidarnej Polski do Sejmu wynika, że tylko od 8 sierpnia do 13 października kobieta w swoim okręgu wyborczym wręczyła datki, granty i promesy z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 1 900 000 zł. Na dwa dni przed ciszą wyborczą 76 tysięcy złotych trafiło w ręce strażaków ze wsi Ziobry, a podczas uroczystości wręczenia czeku, którego dysponentem jest kandydat do Sejmu, prokurator generalny Ziobro, zaprezentowano też sprzęt kuchenny, który Fundusz Sprawiedliwości zakupił kole gospodyń wiejskich. Nawet codzienne jeżdżenie po wsiach z czekami na tysiące złotych, o czym inne komitety wyborcze mogły tylko pomarzyć, nie pozwoliły kobiecie dostać się do Sejmu. Udało się nam skontaktować z radną Wędrowską. Uważa, że Zjednoczona Prawica wygrała wybory, a uroczystości przekazywania grantów Funduszu Sprawiedliwości w jej okręgu wyborczym nie powinno się traktować jako części kampanii wyborczej. Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiedziało na pytanie, dlaczego i w jakiej formie radna sejmiku Wędrowska jeździła rozdawać pieniądze Funduszu Sprawiedliwości. Wróćmy do Fortu Ziobro, do którego można jechać drogą, na którą kontrolowane przez ziobrystów Lasy Państwowe wyłożyły 177 tysięcy złotych. Na koniec kadencji szef Solidarnej Polski wycenił ogrodzoną nieruchomość w Jeruzalu na 710 tysięcy złotych. Składają się na nią dom jednorodzinny o powierzchni 133 metrów kwadratowych oraz 35-metrowa komórka. Wszystkiego strzeże wysoki na ponad 2 metry płot, a także kilkanaście zaawansowanych technicznie kamer, czujniki ruchu zapalające po zmroku potężny halogen i brama, przez którą nie da się wcisnąć przysłowiowego palca. Choć z zewnątrz posiadłość wygląda jak więzienie dla bogaczy z Florydy, to w domu Ziobro ma czego strzec. Chodzi rzecz jasna o broń, którą już wkrótce były minister sprawiedliwości zakupił w ubiegłym roku na kwotę 20 tysięcy złotych. Wiadomo, że posiada on pistolet Glock 26, który zabiera czasem na oficjalne uroczystości. Austriacka dziewiątka kosztuje około 3,5 tysiąca złotych. Na co poszła reszta? Tego Ziobro nie zdradza. Dla porównania, polski karabinek Grot z Radomia kosztuje około 10 tysięcy złotych. Wyrzutnie rakiet RPG-7 można kupić z kolei za około 2 tysięcy dolarów przy cenie około 500 dolców za rakietę. 5 minut drogi od tylnej furtki Ziobry znajduje się kapliczka z lat 20. W tym roku Ministerstwo Kultury dało kościołowi 730 tysięcy złotych na jej remont. Do tego sama parafia w Jeruzalu dostała w tym roku kolejne 100 tysięcy złotych w ramach grantu Łódzkie Ratuje Zabytki, co kilka razy powtarzała Wędrowska podczas kampanii wyborczej. Proboszcz potrafił się odwdzięczyć. Oblepił cały płot domu parafialnego rządowymi banerami. Niestety, w rozmowie z nami przyznaje, że ani razu nie widział Ziobry w kościele.